Podczas naszej podróży po świecie zanurzymy się w miejsca i zjawiska naturalne, które odzwierciedlają niesamowitą różnorodność i piękno Ziemi. Będziemy eksplorować od odizolowanych i niebezpiecznych krajobrazów po starożytne cuda archeologiczne i dziwne zjawiska geologiczne. A każde z nich zawiera wciągające historie, które wzbudzają naszą ciekawość i rzucają wyzwanie naszemu zrozumieniu. Numer 1. Gobekli Tip. To stanowisko archeologiczne w południowo-wschodniej Turcji, które zrewolucjonizowało nasze rozumienie prehistorii. Odkryta w latach 60-20 w, ale od lat 90-20 w, prowadziła intensywne prace wykopaliskowe, uważana jest za najstarszą świątynię na świecie, której początki sięgają około 11 tysięcy lat, co oznacza okres Neolitu, na długo przed wynalezieniem pisma i koła. Miejsce to składa się z szeregu ogromnych, okrągłych i owalnych konstrukcji, z których niektóre ozdobione są misternymi rzeźbami zwierząt i abstrakcyjnymi postaciami. Konstrukcje te składają się z monolitycznych filarów w kształcie litery T, z których niektóre osiągają wysokość do 6 metrów i ważą kilka ton. Archeolodzy uważają, że kamienie te zostały wyrzeźbione i wzniesione przez społeczności łowiecko-zbierackie. co podważa wcześniejszą teorię, Jakoby tylko osiadłe społeczności rolnicze mogły budować tak złożone pomniki. Gobekli Tip wyróżnia się nie tylko swoim wiekiem, ale także wyrafinowaniem artystycznym i technicznym. Rzeźby zwierząt, w tym lwów, byków, lisów, węży i ptaków, są zaskakująco szczegółowe i wykazują wysoki poziom umiejętności i wiedzy. Miejsce to sugeruje również, że budowa pomników sakralnych mogła być kluczowym czynnikiem spójności społecznej i przejścia od społeczności koczowniczych do społeczeństw rolniczych. Odkrycie go Beckley Tip zrodziło nowe pytania dotyczące natury religii i społeczeństwa w prehistorii. Na przykład dyskutuje się, czy miejsce to było miejscem kultu różnych społeczności, czy też miało jakiś inny cel, na przykład bycie centrum wymiany lub miejscem spotkań. Co więcej, fakt, że najstarsze konstrukcje są najbardziej wyrafinowane, skłonił badaczy do ponownego rozważenia ewolucji umiejętności konstrukcyjnych i artystycznych w przeszłości. Gobekli Tip pozostaje aktywnym miejscem wykopalisk i przedmiotem intensywnych badań archeologicznych. Każdego roku nowe znaleziska odkrywają nowe informacje na temat tego tajemniczego miejsca, dostarczając wskazówek na temat wczesnych wierzeń i praktyk ludzkich. Krótko mówiąc, Gobekli-Tip nie tylko zmieniło nasz pogląd na przeszłość, ale także otworzyło nowe możliwości zrozumienia początków cywilizacji ludzkiej. Numer 2. Najniebezpieczniejsze lotnisko na świecie. Powszechnie znane jako lotnisko Lukla, znajduje się w Nepalu i słynie z tego, że jest jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. Położone w wiosce Lukla w Himalajach. Na wysokości 2845 m, 9334 stóp, lotnisko to jest główną bramą dla alpinistów zmierzających na Everest. Pas startowy ma zaledwie 527 m, 1729 stóp długości, czyli jest znacznie krótszy w porównaniu z konwencjonalnymi lotniskami, które mają kilkukilometrowe pasy startowe. Dodatkowo pas startowy ma nachylenie 12 stopni. CEO pomaga samolotom szybko zwalniać podczas lądowania i zwiększać prędkość podczas startu. Pogoda w Lukli jest wyjątkowo nieprzewidywalna i często ulega gwałtownym zmianom, które mogą obejmować gęstą mgłę i silny wiatr. Zmienne warunki pogodowe sprawiają, że lot na to lotnisko jest jeszcze trudniejszy. W przeciwieństwie do innych lotnisk, które posiadają zaawansowane systemy podejścia według wskazań przyrządów. Lukla nie posiada takich systemów, dlatego piloci muszą polegać na swoich zdolnościach wzrokowych podczas lądowania i startu. Lotnisko otoczone jest górami i głębokimi dolinami, co sprawia, że każdy błąd przy lądowaniu lub starcie może zakończyć się katastrofalnym w skutkach wypadkiem. W rzeczywistości w Lukli doszło do kilku wypadków, z których najbardziej zauważalny miał miejsce w 2008 roku, kiedy rozbił się samolot, w którym zginęło 18 osób. Ze względu na te zagrożenia piloci latający do Lukli wymagają specjalnego przeszkolenia i muszą posiadać duże doświadczenie w trudnych warunkach lotu. Pomimo niebezpieczeństw, lotnisko w Lukli pozostaje kluczowym punktem dla poszukiwaczy przygód marzących o wspinaczce na Everest, a jego reputacja jako jednego z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie tylko dodaje kolejny element wyzwania i ekscytacji do Twojej podróży. Numer 3 Latarnia Morska Ridrangaviti. Jest to jedna z najbardziej imponujących i odległych latarni morskich na świecie, położona na Islandii. Zbudowana w 1939 roku latarnia morska znajduje się na stromej skale pośrodku Oceanu Atlantyckiego. 34 metry nad poziomem morza w archipelagu Westmannejar. Budowa Ridrangawiti była imponującym wyczynem, biorąc pod uwagę ekstremalne warunki i niedostępność tego miejsca. Budowniczowie wspieli się po klifach na szczyt filaru, pracując ręcznie po śliskich skałach, deszczu i silnym wietrze, wiedząc, że jedno poślizg może je wyrzucić. W mroźny północny Atlantyk. Latarnia morska zapewnia istotne wskazówki dla statków żeglujących po niebezpiecznych wodach, gdzie prądy i wiatry mogą być zdradliwe. Dostęp do latarni morskiej jest niezwykle utrudniony, pierwotnie można było się do niej dostać jedynie wspinając się po skale. Dziś jednak konserwację przeprowadza się głównie helikopterem ze względu na niebezpieczeństwo wspinaczki. Jego wyjątkowa i pełna wyzwań lokalizacja uczyniła Ridrangaviti symbolem ludzkiej wytrwałości i pomysłowości w obliczu naturalnych przeciwności losu. Otoczona wspaniałymi widokami na ocean i islandzkie wybrzeże, latarnia morska Ridrangaviti jest nie tylko funkcjonalna, ale także atrakcją turystyczną dla tych, Którzy chcą zobaczyć jedno z najbardziej spektakularnych i odizolowanych miejsc na świecie. Ta latarnia morska pozostaje świadectwem zdolności człowieka do budowania i obsługi konstrukcji w najbardziej niegościnnych środowiskach na planecie. Numer 4. Stara maszyna do lodu. Jachczal to starożytny perski wynalazek używany do produkcji i przechowywania lodu na pustyni. Historia tego genialnego systemu sięga 400 roku przed naszą erą i demonstruje niesamowitą wiedzę inżynieryjną i architektoniczną starożytnych Persów. Jachczal to zasadniczo duża podziemna komora z kopułą nad powierzchnią, zaprojektowana tak, aby utrzymać świeżość lodu i innych produktów spożywczych, nawet w gorącym pustynnym klimacie. Budowla ma charakterystyczny kształt, dużą kopułę, która może osiągnąć wysokość do 15 metrów, z głębokim wykopem wykopanym w ziemi. Kopuła i ściany zbudowane są ze specjalnej mieszanki zwanej saroi, składającej się z piasku, gliny, białek jaj, wapna, sierści koziej i popiołu, która jest wysoce odporna na ciepło i wodę, zapewniając wyjątkową izolację. Proces produkcji lodu rozpoczął się zimą. Wodę z kanatu, systemu podziemnych kanałów, kierowano na płytki obszar, gdzie pozostawiono ją do zamarznięcia przez noc. Następnie lód pocięto na bloki i przechowywano w jachczal. Dzięki izolacyjnej konstrukcji lód mógł utrzymać się przez wiele miesięcy, nawet w lecie. Oprócz przechowywania lodu jachczal był również używany do konserwowania żywności, takiej jak owoce i warzywa. Temperaturę wewnątrz można utrzymać na poziomie około 4 stopni Celsjusza, co jest idealne do przechowywania łatwo psującej się żywności w suchym klimacie. Niektórzy jachczalowie mieli nawet systemy wentylacyjne, które pomagały regulować temperaturę i wilgotność wewnątrz komory. Jachczal jest świadectwem pomysłowości i zdolności adaptacyjnych starożytnych cywilizacji, pokazując, jak rozwiązywały one złożone problemy przy ograniczonych zasobach i prostej technologii. Ta starożytna technika chłodnicza jest kolejnym dowodem zaawansowanej inżynierii Persów, którym udało się stworzyć zrównoważone i wydajne rozwiązania w środowisku tak wymagającym jak pustynia. Dziś, chociaż nowoczesna technologia w dużej mierze zastąpiła te konstrukcje, jachczal pozostaje symbolem innowacji i przypomnieniem ludzkiej zdolności do adaptacji i rozwoju w niesprzyjających warunkach. Numer 5. Trowaństw. W małym miasteczku Kosteti w Rumunii znajduje się jedno z najbardziej fascynujących zjawisk geologicznych na świecie Trowanty. Kamienie te mają wyjątkową zdolność rośnięcia i rozmnażania się po deszczu. Trowanty to konkrecje piaskowca spojone węglanem wapnia, powstałe miliony lat temu. Kiedy pada deszcz, woda rozpuszcza zawarte w niej związki mineralne, powodując ekspansję przypominającą wzrost. Na powierzchni trowantów z czasem mogą pojawić się guzki lub guzki, sprawiające wrażenie żywego. Proces ten jest niezwykle powolny, a zmiany widoczne są dopiero po wielu latach. Na niektórych kamieniach pojawiają się nawet małe wponki w których małe kamienie wydają się wyłaniać z większych. Te ciekawe naturalne artefakty, chronione w Muzeum Trowants w Kostetii, przyciągają turystów z całego świata i nadal są przedmiotem badań, aby lepiej zrozumieć procesy geologiczne, które umożliwiają ich wzrost. Trowanty są nie tylko cudem natury, ale także przypomnieniem tajemnic, które wciąż istnieją na naszej planecie. Numer 6. Tamia – największa dziura na świecie Odkryta w wodach Zatoki Cetumal, u południowo-wschodniego wybrzeża półwyspu Yucatan w Meksyku, błękitna dziura Tamia okazała się najgłębszą podwodną niebieską dziurą na świecie. Przy głębokości początkowo zmierzonej za pomocą echosondy wynoszącej 274 m, nowe pomiary przy użyciu profilera CTD potwierdziły, że Tamia sięga co najmniej 420 m poniżej poziomu morza, wypierając w ten sposób poprzedniego rekordzistę Dragon Hall na Morzu Południowochińskim. Ta monumentalna niebieska dziura, której nazwa w języku Majów oznacza głęboką wodę, stanowi cud geologiczny będący przedmiotem ciągłych badań. Naukowcy badali przybrzeżne formacje krasowe w tym regionie. Zafascynowani tajemniczą głębią Tamia i jej potencjałem odkrywania tajemnic historii geologicznej i podwodnej różnorodności biologicznej. Pomimo postępu technologicznego dno Tamia pozostaje nierozwiązaną tajemnicą, kwestionującą granice ludzkiej wiedzy o głębinach morskich i podkreślającą ogrom ukrytych cudów naszej planety. Numer 7. Madonna San Giovannino Kolejnym powracającym tematem w sferze niewytłumaczalnego jest obecność anachronicznych obiektów w historycznych dziełach sztuki. Żywym przykładem jest 15 wieczny obraz Madonna San Giovannino, przypisywany włoskiemu artyście Domenico Ghirlandaio. Tajemnica nie tkwi w głównym temacie obrazu, ale w niezwykłym elemencie jego tła. Na płótnie widzimy matkę boską z dzieciątkiem Janem Chrzcicielem. Nad jego lewym ramieniem na niebie widać dziwny. Jasny obiekt, który obserwuje mężczyzna i jego pies. Wygląda na to, że mężczyzna zasłania oczy, co prawdopodobnie wskazuje na jasność obiektu. Jego kształt i blask skłoniły niektórych obserwatorów do sugestii, że przedstawia on niezidentyfikowany obiekt latający i jest uważany za potencjalny historyczny dowód życia pozaziemskiego. Choć eksperci twierdzą, że przedmiot przedstawia boskie wcielenie być może anioła lub ducha świętego, powszechne w sztuce religijnej tamtej epoki. Inni sugerują, że może to być gwiazda betlejemska lub cudowny znak na niebie. Pomimo tych interpretacji dokładne znaczenie i znaczenie dziwnego obiektu na obrazie pozostaje nieznane. Numer 8. Figurki jaszczurek. W archeologii często odnajduje się przedmioty, które wymykają się logicznemu wyjaśnieniu i rodzą wiele pytań. Do takich zagadkowych odkryć należą figurki jaszczurek z kultury Ubaid, odkryte w starożytnej osadzie al w Iraku, która poprzedzała cywilizację sumeryjską. Te figurki z terrakoty datowane na okres od 4000 do 5000 lat przed naszą erą. Mają humanoidalny kształt, ale mają charakterystyczne cechy gadzie, wydłużone głowy, oczy w kształcie migdałów i łuskowatą skórę. Niektóre figurki przedstawiają jaszczurki wykonujące codzienne czynności, takie jak karmienie piersią lub trzymanie lasek, prawdopodobnie w roli przywódców. Figurki te służą jako żywe przypomnienie tajemniczych aspektów naszej przeszłości. Nadal kwestionują nasze postrzeganie starożytnych kultur, wzywając nas do refleksji nad wierzeniami, rytuałami i ekspresją artystyczną naszych odległych przodków. Numer 9. Postać Nampy w 1889 roku pracownicy wiercący studnie w Nampę w stanie Idaho odkryli na głębokości około 90 metrów małą glinianą figurkę. Artefakt ten, znany jako figurka Nampy, przedstawia postać kobiecą i wydaje się, że został wykonany przez człowieka. Naukowcy są zaskoczeni głębokością, na której ją znaleziono, odpowiadającą warstwom geologicznym mającym około 2 miliony lat na długo przed pojawieniem się człowieka w tym regionie. Niektórzy uważają tę figurę za dowód zaawansowanych starożytnych cywilizacji, ale współczesna nauka często postrzega ją jako anomalię wiertniczą lub późniejszy artefakt, który znalazł się w starszych skałach w wyniku naturalnych procesów. Postać Nampy pozostaje intrygującą zagadką w kręgach archeologicznych. Numer 10. Dysk Sfaistos Enigmatyczny przedmiot z gliny odkryty na Krecie w 1908 roku. Pochodzi z drugiego tysiąclecia przed naszą erą i przedstawia szereg inskrypcji zapisanych nierozszyfrowanym pismem. Okrągły kształt i oznaczenia na powierzchni sugerują skomplikowaną produkcję. Przez lata wprawiał w zakłopotanie ekspertów swoją złożonością oraz tajemnicą otaczającą jego cel i znaczenie. Zaproponowano różne teorie na temat jego pochodzenia, od kalendarza astronomicznego po grę planszową lub artefakt religijny. Pomimo wysiłków mających na celu rozszyfrowanie jego inskrypcji, dysk Sfaistos pozostaje nierozwiązaną zagadką. Jego odkrycie doprowadziło do powszechnych spekulacji na temat cywilizacji minojskiej i jej możliwych powiązań z innymi starożytnymi kulturami. Chociaż w regionie odkryto podobne obiekty, Żaden nie rzucił ostatecznego światła na przeznaczenie dysku. Jego badanie w dalszym ciągu stanowi wyzwanie dla archeologów i lingwistów, a jego znaczenie jest przedmiotem dyskusji w środowisku akademickim. Numer 11. Kamienie Iki. To zestaw rzeźbionych kamieni znalezionych w regionie ICA w Peru, datowanych na kilka stuleci wstecz. Wywołały kontrowersje ze względu na szczegółowe obrazy z których niektóre przedstawiają interakcje ludzi z dinozaurami, co podważa konwencjonalną narrację historii. Choć niektórzy eksperci uważają, że są to współczesne podróbki, inne opinie sugerują, że mogą stanowić dowód na współistnienie człowieka i dinozaurów. Obrazy na kamieniach dotyczą zagadnień od rolnictwa i łowiectwa po chirurgię i astronomię, co sugeruje zaawansowaną wiedzę o starożytnych mieszkańcach regionu. Chociaż niektóre kamienie zostały poddane analizie i uznane za autentyczne, dokładne pochodzenie rzeźbionych wizerunków pozostaje tajemnicą. Zaproponowano różne teorie na temat jego znaczenia, od przedstawień mitologicznych po dowody zaawansowanej technologii, a nawet wizyty istot pozaziemskich w przeszłości. Badania kamieni ICA w dalszym ciągu oferują nowe perspektywy na starożytną historię regionu i świata w ogóle. Numer 12. Formacja skalna Alnasła. Formacja skalna Alnasła wznosi się nad okolicą z petroglifami sprzed tysięcy lat i śladami obecności ludzi z epoki brązu. Najbardziej godną uwagi cechą jest jednak to, że jest podzielony na pół, a każdy element bloku spoczywa na cienkim, małym cokole. Chociaż wiele osób wątpi, czy natura mogła wytworzyć taki obiekt. Za powstanie jednej z najbardziej imponujących formacji skalnych na świecie odpowiadają trzy ważne czynniki geologiczne. Kolejne pęknięte połączenie równoległe do głównej szczeliny można znaleźć w tylnej części Al-Nasła, co może być wskazówką. Erozja piaskowca i wapienia prowadzi do spektakularnych zjawisk na całym Półwyspie Arabskim. Trzęsienia ziemi i linie uskoków mogły odegrać rolę w powstaniu szczeliny Al-Nasła. Chociaż jego los jest nieunikniony, nasła pozostaje cudem geologicznym. Morfina, najbardziej odizolowany kościół na świecie. Jest wiele świętych miejsc wznoszących się wysoko w górach, gdzie wierni przybywają, aby oddawać cześć swojej boskości, ale żadne nie może się równać z Kolumną Kackiego. Najwyższym i najbardziej samotnym klasztorem na świecie jest kościół winczący imponującą 40-metrową wapienną skałę, położoną około 200 km na zachód od Tbilisi, stolicy Gruzji. Obecnie większość mieszkających tam mnichów, aby dostać się do kościoła, musi wspiąć się po metalowej drabinie przymocowanej do ściany skały. Codziennie podejmują tę ryzykowną wspinaczkę, aby ofiarować swoje modlitwy. Kolumna Kackiego nie jest celem turystycznym, ale raczej miejscem medytacji i kultu dla mnichów. Tak naprawdę na kolumnę mogą wspiąć się wyłącznie mężczyźni należący do określonego zakonu, a kobiety nigdy w historii nie miały do niej dostępu. Pierwsi mnisi osiedlili się na szczycie kolumny w X i XI wieku, żyli tam w całkowitej izolacji i każdy dzień swojego życia poświęcali modlitwie. Obecnie jednak mnisi wspinają się na kolumnę tylko po to, aby się modlić w kościele, ale mieszkają w klasztorze pod kolumną. Numer 14. Tajemnicza wyspa Myngoł Na pierwszy rzut oka nie można sobie wyobrazić, że na maleńkiej wyspie Myngoł znajdują się setki domów. Ta skalista wyspa położona jest na jeziorze Wiktorii, pomiędzy Ugandą a Kenią. Ponieważ wyspa położona jest na obszarze bogatym w ryby, pomiędzy obydwoma krajami toczy się spór o jej suwerenność. Wyspa ma nie więcej niż 4000 m2, ale jest domem dla ponad 500 osób. Domy na tej małej skale zbudowane są z blachy, a większość ludzi żyje w biedzie. Do dziś liczba mieszkańców tej wyspy stale rośnie.